Cześć! Mam na imię Brygida, jestem drugą połową duetu The Other Side i dzisiaj to ja Wam opowiem, co znajduje się w mojej torebce. Już Wam opowiadam mniej więcej, co się w niej znajduje, bo oczywiście jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Przyznam się Wam, że najczęściej wychodzę z domu bez torebki, trzymając w ręku mój telefon i klucze do domu. W telefonie mam absolutnie wszystko. Mam karty kredytowe, notatki, kalendarz, przypomnienia, Messenger, Instagram. Wszystko, czego potrzebuję w ciągu dnia. Moje nowe perfumy. Znalazłam je w jakimś malutkim sklepie na Brooklynie. Jak biegałam, szukałam lokalizacji do sesji, biegłam do tego sklepu, zobaczyłam te perfumy, totalnie się w nich zakochałam, natomiast totalnie nie miałam głowy, żeby akurat wtedy je kupić. Więc dostałam je na gwiazdkę, są nowe i je uwielbiam, kocham ten zapach. Jest to zapach drzewa sandałowego, to jest mój ulubiony zapach, ogólnie niezależnie od marki perfum, zawsze ta nuta musi być. Okulary, które tak naprawdę kupiła sobie lato Justyna, ale obie uznałyśmy, że jest mi w nich o niebo lepiej i po prostu mi je oddała, więc noszę je nawet jak jest styczeń i o 14 robi się ciemno, to ja cały czas udaję, że jestem w LA. $5, bo nigdy nie wiadomo, co się może przytrafić. Batonik, uwielbiam słodycze, nie rozstaję się z nimi. Mogłabym je jeść na śniadanie, obiad i kolację. Walczę z tym nałogiem bezskutecznie. Słuchajcie, jakieś wiadomości od Justyny w tym momencie przychodzą. Pewnie gdzie jestem, dlaczego nie w biurze. Boarding pass naszej ostatniej wycieczki do Paryża, gdzie poleciałyśmy w połowie grudnia szukać lokalu na nasz nowy, ale nie nowy, sklep w Paryżu. Chciałyśmy go po prostu przenieść w bardziej ruchliwe miejsce, wtopić go bardziej w serce Marais, w jakieś małe butiki francuskie i nam się udało. 3 lutego otwieramy nasz sklep, przenosimy go w nowe miejsce. Dużo się bardzo u nas teraz dzieje, jesteśmy przed wypuszczeniem nowej kolekcji, więc cały czas są różne akcje grane. Paszport, bo lubię być po prostu przygotowana. To jest karnet do Yoga Beat Studio. To jest studio, do którego chodzę mniej więcej 2, jak mi się uda, to 3 razy w tygodniu. Prowadząca Karolina jest w ogóle petardą. Okej, zostały nam kosmetyki. Tak naprawdę noszę ze sobą 3 na co dzień. Jest to korektor marki Glossier. Kupiłam go pierwszy raz chyba w Nowym Jorku i od tego czasu w ogóle ratuje mi życie, bo tak naprawdę bardzo mała ilość tego kosmetyku po totalnie nieprzespanej nocy sprawia, że w ogóle jest się pięknym, wyspanym, wypoczętym jak nowym. To jest balsam do ust Laura Mercier Flawless Skin. To jest nowa rzecz w mojej kosmetyczce, rozświetlacz organicznej marki Manashi. Nigdy wcześniej nie używałam rozświetlacza. Justyna za każdym razem nie mogła w to uwierzyć, jak mogę żyć w ogóle bez takiego produktu i rzeczywiście teraz sama się nad tym zastanawiam, gdzie on był przez te wszystkie lata, jak nie w mojej torbie. To jest rozświetlacz w pięknym pudrowo-różowym kolorze. Niesamowita rzecz.